Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej Zadymie przed Prime 5. Ja nazywam się Michał Cichy i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa dzisiejszą Zadymę. A po mojej prawej stronie jest weteran KSW, pretendent do pasa i mistrz TFL Grzegorz Szuli-Szulakowski. Witam wszystkich. O, po mojej lewej stronie jest Paweł Trypson-Trybała. W sumie też weteran powoli MMA, bo dużo walk stoczonych. Witam, Paweł. Siema, witam Ciebie, witam wszystkich. Hej. Zanim standard... Też byłem faworytem w starciu z oczywiście tam był nieprzygotowany, w starciu z Ziółkowskim, gdzie tak naprawdę mnie zbił w trzech rundach, więc tutaj kursy to jest... Kurde, no kursy nie walczą po prostu. Tak, żeby kursy były takie przewidywalne, łatwe, to mielibyśmy wielu milionerów, a bukmacherzy by nie zarabiali. Fajnie, cieszę się, że jest większy kurs na mnie, bo znajomi mogą więcej siana wygrać. Nie? Paweł, bardzo długo Cię nie widzieliśmy po tym rewanżu z Borowskim. Co się działo u Ciebie? Z tego co wiem, miałeś problemy zdrowotne. Czy przez to tak długo Cię nie było? Trochę tak, trochę problemów zdrowotnych. Miałem tam złamane oczodół, dwoiło mi się widzenie. Trochę czasu mi zajęło też to leczenie. Musiałem sobie zrobić przerwę. W międzyczasie miałem gdzieś tam jeszcze jakieś inne zabiegi. Dochodziłem do pełni zdrowia, stwierdziłem, że jest czas, żeby poogarniać pewne gdzieś tam stare urazy, dojść do siebie, żeby robić to, co się kocha, w pełni sprawnym i dawać jeszcze bardziej fajne walki. No i tak to wyglądało. No jest teraz moment, że wskakuję, czuję się dobrze, bardzo dobrze przygotowany, chociaż do walki są jeszcze niecałe 2 tygodnie. No i jak naprawdę już nie mogę się doczekać już tej samej walki, bo czuję bardzo duży głód w serduchu. Te jednak 2 lata przerwy miałem od zawodowego startu, co nie zmienia jednak faktu, że to nie jest tak, że niektórzy myślą, że 2 lata nie walczyłem, to 2 lata nie trenowałem, bo oczywiście cały czas byłem w treningu, mniejszym lub większym, ale cały czas gdzieś tam też jestem, już mam coś w sobie takiego, że jestem uzależniony od sportu i jak mam zrobić tydzień, żeby przeleżeć, to się po prostu źle czuję, jestem po prostu, nie jestem sobą i muszę trenować, więc jakby to jest fajna cecha, która gdzieś tam we mnie siedzi i wiem, jestem pewny, że walka będzie na pewno dobra. Ja na pewno mogę to potwierdzić, bo widywałem Cię u Mirka Oknińskiego na sali, więc na pewno nie jadłeś chipsów i nie oglądałeś przed telewizorem walk, tylko ostro trenowałeś. Szuli, ale Ty miałeś inny plan, Ty chciałeś z kimś innym walczyć w tej federacji, w końcu ta walka nie doszła. Mówię oczywiście o Donkasiu, który czeka na swoją kolej teraz i widzimy go przez okno. Czemu nie doszło do tej walki? No, nie wiem, trzeba by było jego pytać. Co się tak naprawdę leczy, to nie uciecze. Jak będzie chciał skrzyżować rękawice? Ja jestem otwarty na taką walkę. Chętnie się spróbuję w boksie z bokserem. Jaki będzie finalnie tego finał? Taki, że mu wpierdolę i tyle, nie? A powiedz mi, jak typujesz teraz walkę Kasia z Dominikiem Zadorą? Wiesz co, no tutaj Zadora jest underdogiem, ale no, ja myślę, że tutaj małe rękawice zrobią robotę. Wiem, bo trenowałem też z Zadorą swojego czasu, mocno bije i no, myślę, że tutaj temat ogarnie. Tutaj mam wiadomość od Kasia i pytanie od niego, od kiedy masz kompleks z Kasio? To on ma chyba kompleks Szuliego. Ty, sceniczne gesty nam tam pokazuje z zapleka. Czyli tylko tyle, tak? Nic więcej. Co tu mam dodać? No to nie ja uciekam od niego, tylko on ode mnie, tak? Czyli myślisz, że się boi ciebie? Nie wiem, czy się boi, nie? To, wiesz, nie siedzę w jego głowie, nie? No ale jak wybiera Popka zamiast mnie, to nie wiem. No, myślę, że Popek jest o wiele... łatwiejszym wyzwaniem jak ja, to trzeba by było jego zapytać, nie mnie. No zgadzam się i na pewno go zapytam, czemu tak wybrał. Trypson, miałeś okazję oglądać wiele walk pewnie Szuliego, wiesz, że jest bardzo mocnym parterowcem. Widzisz jakieś mocniejsze jeszcze strony w jego grze? Tak, no, oczywiście, prześledziłem jak każdego swojego rywala, śledzę walki, już pomijając fakt, że gdzieś tam jego walki wcześniej oglądałem, bo tak jak mówię, to jest dla mnie w ogóle ciekawa historia, że teraz siedzę z gościem, wczoraj szukałem zdjęcia taty i znalazłem nasze wspólne zdjęcie sprzed kilku lat. Właśnie. W czerwonych włosach. Tak, jeszcze miał swój słynny czerwony irokezik na głowie.
I właśnie wtedy z wielkim podziwem podeszłem do Szuliego i spytałem o fotę. Podziwiłem go za te jego walki. Dzisiaj dla mnie to jest wielki zaszczyt, siedząc na tym miejscu, że mogę się z tym gościem sprawdzić, że możemy zawalczyć, ale tym bardziej jeszcze raz to podkreślam, że jestem zajarany, że to jest taki czysto sportowy teraz pojedynek, że nie bluzgamy się, zawsze na takie coś czekałem. Akurat moje poprzednie pojedynki niekoniecznie do takich należały. I myślę, że będziemy mogli właśnie pokazać zamiast tej gównoburzy cały kunszt tego, co się nauczyliśmy, i pokazać kibicom, że da się też w drugą stronę, nie? No i nie wiem, wracając jeszcze do tego, co mówisz, parter. Okej, okay, wiem, że Szuli ma mocny parter. Ja mam niebieski pas, ty masz jaki? O właśnie, ja mam purpurowy, więc, no, więc powiedz, wiesz. Ja też mam, ja nie miałem okazji pokazać może w swoich walkach ostatnich gdzieś tam za dużo umiejętności, bo gdzieś tam parterowych, bo za dużo tych walk w parterze moich nie było podczas właśnie walk zawodowych. Ale no, na macie wiem, co robię, wiem, co potrafię, wiem, kogo kończę, jak kończę. Z jakimi zawodnikami się mierzę, to wie trener, wiem ja i ci, co zostali przeze mnie poddani. Do tego też nie ukrywam, że moja trochę przewaga fizyczna może też tutaj wpłynąć na duży plus na przykład takiej szamotaniny gdzieś tam w parterze, bo oprócz techniki dochodzi gdzieś tam troszkę odrobina większej siły, chociaż ja wiem, że Szuli jest silnym zawodnikiem, bo w swoich zawsze walkach to jednak on był tym, który dominował siłą, wywracał i tą grę prowadził tak, że siłowo to jednak on był zawsze silniejszy. No ale jednak no, ta spora różnica kilogramów to jednak no, z taką siłą w swoich walkach zawodowych się pewnie nie zmierzył. Aczkolwiek wiem, że tam trenuje z większymi, może silniejszymi ode mnie i może sobie dobrze radzi. Tego nie wiem, ale słyszałem, zresztą sam Szuli mówił na tej konferencji. Ale wiesz, walka to walka, tak? Zobaczymy. Wszystko się ma zdarzyć, nie? To ostatnio byłem na weryfikacji swoich umiejętności w Olsztynie, w MMA Region Olsztyn, taki obóz przygotowawczy. I powiem tak, że jestem w szoku, zadowolony. Że w takiej formie jesteś, że jestem w takiej formie i to mi też pokazało i dało takiego, kurczę, jestem po prostu bardziej pewny swojego, nie, że idę tam i no, idę zrobić po prostu robotę, nie. Ale ciebie chyba długo nie było w tym Arachionie, w końcu wróciłeś po jakimś dłuższym tak, czasie. Tak, ja wróciłem po jakimś czasie, byłem akurat w Ostródzie na gali Fan Exclusive Night, przy okazji prawie tydzień spędziłem w Olsztynie, zrobiłem dwie sesje sparingowe. I no jak trenerzy mówili, że dobrze, to naprawdę wygląda. Robiłem tam naprawdę z Czeczenami, Amirami, takimi po 90 kilo i jest dobrze. Myślisz, że Trypson to będzie najsilniejszy twój rywal w karierze? Nie, myślę, że nie. Ostatnio z Parkę walczyłem, miałem na niego 4 tygodnie przygotowania. Z tego tak naprawdę 3 tygodnie. No tutaj mam, no, ja trenuję cały czas, bo to jest moja robota, nie? Cały czas trzymam te tarcze, tarczuję, prowadzę treningi, sam trenuję bardzo ciężko już praktycznie 3 miesiące. No ta gala też się trochę przesunęła o miesiąc, więc musiałem te przygotowania troszeczkę przedłużyć, bo ja już wiedziałem o tej walce o wiele, wiele, wiele szybciej, aczkolwiek początkowo nie miał być Trypson moim rywalem. Rywale się zmienili w 4. No najpierw miał być Lupa, później miał być Hunter, nie, przepraszam, później miał być Wrzosek. Tak, znaczy to mi mówili, później miał być Hunter, wszyscy jakby się nie zgodzili, nie, Lupa się zgodził, ale tam jakoś ten, oni się później, nie wiem, czy Wrzosek wiem, że mał ręką, może dlatego, więc ja wszystkich przyjąłem, ale finalnie zmierzę się z Trypsonem i cieszę się, że wziął tą walkę i mam z kim zawalczyć. Wiadomo, że tutaj nie będzie jakichś szpileczek, nie będzie patologii dzisiaj na konferencjach, ale obiecuję, że dam wam fajne show w klatce, więc tak naprawdę stricte sportowo. Oglądajcie, bo będzie tam na tej gali trochę patologii, trochę śmiechu i na szczęście trochę sportu.